Ja się, mi się wydaje, że coś tam wiem, nie? Że to można by było wiedzieć więcej. Ale potem ludzie ci zadają pytanie typu ty, ale tak masz ten obiad, mówisz, to nie możesz sobie, że jedziesz i po prostu tam po, jak już ten obiad się taki ciężki jest, za ciężki, to sobie na przykład staje, zmieniasz po prostu rower i dalej jedziesz? Wiesz, bo to nie, bo tak mówią, ty na ile to będziesz miał 10 sekund, czy tam 15, co to jest, co to za, na godzinie, co to za różnica, nie? A potem jak im mówisz, kurwa, różnica między 49,5 a 50 z kawałkiem, to już jest, wiesz, przepaść, to nie, ale jak? Przez 800 metrów? Przez godzinę? To co to jest? To jakiś... Piotrze, niemal rok po twojej próbie spotykamy się ponownie w Pruszkowie. No i za kilka dni ponownie będziesz tutaj walczył o rekord, tym razem o inny rekord. Powiedz, czy odrobiłeś pracę domową po niepowodzeniu z 2018 i z czym będziesz teraz się zmagał? No rzeczywiście, mówisz, że to już prawie rok, ale powiem, że czuję się, jakby to nawet było trochę bardziej, nie trochę więcej niż rok, bo już od listopada tutaj gościłem na początku na zwykłym rowerze, trochę się obić torem, potem już z tym rowerem startowym, docelowym. Więc jest praca domowa odrobiona, no wiadomo, siłą rzeczy większość sezonu na rowerze czasowym, bo takie mam możliwości w Anglii. No ale tutaj byłem na Pruszkowie, kręciłem się w kółko bez celu w lipcu, w listopadzie, w grudniu, w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu, więc takie wakacje, tylko jak mogłem zabrać ze sobą egzaminy i posprawdzać tutaj, to prawie, że sprawdzałem je na śródtorzu, raz jak wracałem samolotem. Więc no mam nadzieję, że odrobiona praca domowa. No i dzisiaj byliśmy akurat właśnie na torze, sprawdzaliśmy jeszcze przełożenia, bo ostatnio było to przełożenie za twarde 60-14, dzisiaj sprawdzaliśmy 60-15, wcześniej jeździłem na 58-15, wygląda na to, że zdecydujemy się na 59-15, więc jak widzicie, trochę tych prób i trochę tych przygotowań poszło. No tak jak powiedziałeś, rekord będzie inny, bo jest to rekord świata amatorów, czyli niby poprzeczka niżej, to 48 km 234 metry, no ale nadal będę chciał, wiadomo, pojechać jak najwięcej, więc tak jakby opatrzę, ten rekord to jest minimum. Na tego, na Bodnara dwóch naciągało, na kombinezę, tak się z Polski. Ty jesteś jak ten, jak Rocky. A że co, że mój sprzęt, że ja jestem na takim sprzęcie, czy że ty jesteś, kamerujesz na takim sprzęcie? Nie no, że kurwa coś dorabiasz, jakieś ogniwko sobie. No tak, no tak. Tamten ruski, pamiętasz, jak był taki podsuwany, na Rocky zapierdalał z drewna. Tak, tak, bo oni się tam zmienili na te. Zmienili się na metody treningowe. Piękne. W jaki sposób możemy zachęcić kibiców, żeby przyszli tutaj obejrzeć twoją próbę? Wstęp jest wolny i można popatrzeć, jak ktoś będzie cierpiał, szczególnie przez te ostatnie 50 minut, więc nie po drugie niedziela niehandlowa, więc i tak no, po to była stworzona ta niedziela niehandlowa. Mówię, no będzie, według mnie będzie fajnie, będzie parę osób gdzieś tam się zjawi z tej zeszłej próby, na pewno też paru prawdziwych kolarzy, tak jak na przykład Grzesiek Dreiger, który medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, więc będzie można też zobaczyć prawdziwych kolarzy, ale mówię, chyba najważniejsze, że będzie można zobaczyć, może ktoś mnie nie lubi, może przyjść, będę cierpiał, na końcu będą mnie znosić z tego roweru, więc bardzo fajna sytuacja dla kogoś, kto nie jest mną. Kręciłem tak, że się po prostu już, wiesz, po 15 minutach byłem... Idź się rozjeć i jesteś się zapiemy. 51, wiesz, na godzinę. Więc po prostu potem sobie, wiesz, potem sobie zjechałem na tą docelowe 49,5.
I to wiesz, fajnie szło, tylko czuję, że minimalnie na tej, już na tej prędkości, jak idę na tą 49,5, to minimalnie jest ciężko już teraz. Będzie można z bliska obejrzeć twój rower, zamienić z tobą dwa słowa, porozmawiać o jeździe na torze, o jeździe na czas może. Jeżeli będę w stanie rozmawiać po próbie, no to na pewno jeżeli kogoś coś tam będzie zainteresowany, mogą popatrzeć. Na śródtorzu będzie wcześniej rower, więc można go przyjść, zobaczyć. Wydaje mi się, że jest tam parę fajnych elementów niecodziennych, szczególnie dla ludzi, którzy są zainteresowani torem czy jazdą na czas, więc też fajne, no mówię, fajna rzecz, żeby zobaczyć. To na koniec powiedz, kiedy próba i o której trzeba się zjawić w Pruszkowie? Cóż, próba 21 lipca o godzinie 19, no więc warto się zjawić parę minut wcześniej, bo też może będziemy rozmawiali z grupą tutaj mastersów, żeby trochę nakręcili, żeby pokręcili się po torze, bo tutaj to jest, wchodzi ten kolejny jeden z tych smaczków, gdzie po prostu będą starali się nakręcić trochę powietrze, żebym od razu mógł wjechać tak jakby już w rozkręcone powietrze w dobrym kierunku, więc może jakieś małe zawody krótkie, takie pokazowe sprinty czy jakiś keirin zorganizujemy, żeby po prostu to powietrze trochę nakręcić.